Zawały, wylewy krwi do mózgu, zniszczone bądź osłabione naczynia krwionośne to nieuchronne skutki niekontrolowanego nadciśnienia krwi. Problemu, z którym w chwili obecnej boryka się około 8 milionów Polaków. O skali problemu oraz o stereotypach w leczeniu porozmawiamy dziś z panem Jerzym Maslanki, dietetykiem oraz e, autorem licznych publikacji z zakresu leczenia przyczynowego. Panie Jerzyk. Proszę przede wszystkim przedstawić, czym jest problem nadciśnienia krwi, bo najczęściej są to tylko i wyłącznie cyfry. A na czym polega problem? Problem polega na... Można dyskutować o problemie z wielu aspektów. Jeśli mówimy o przyczynowym aspekcie, to na nadciśnienie, nadciśnienie krwi można rozważać tylko jako objaw, jako symptom zaburzeń na poziomie biochemicznym. Aczkolwiek generalnie uznaje się w medycynie, że konkretne rzeczy się y y y y adresuje, że tak powiem. Y nadciśnienie krwi, generalnie, jak powiedziałem, jest wynikiem zaburzeń na poziomie biochemicznym. Co może przyczyniać się do wzrostu nadciśnienia, to znaczy przykładowo zaburzenia na poziomie hormonalnym, dominacja estrogenu. Mogą być alergie, może być problem z tarczycą, może być problem z, z, z nerkami, może być kruchość lub brak elastyczności tętnic nade wszystko, wywołanej, wywołane. Złą suplementacją, na przykład niepotrzebne, dodatkowe i niezrównoważone ilości wapnia w stosunku do innych minerałów, jak magnezu, fosforu, sodu, którego skądinąd, który obwinia się często ekskluzywnie za nadciśnienie, stąd zalecenia, żeby spożywać mniej soli. Należy dodać tylko, że ważonej soli. I to jest ta różnica. Sud jest częścią tablicy Mendelejewa. Sud odgrywa ogromnie ważną rolę również w układzie krążenia. Bez sodu nie biłoby nam serce tak, jak bije. Problem w tym jest, że to nie sód jest problemem w nadciśnieniu, a brak równowagi sodu w stosunku do potasu, magnezu, fosforu i innych. W związku z tym, tutaj wskakuję, że tak powiem, w temat ważności oceny, czego mam za dużo w organizmie, a czego mam za mało. To tak naprawdę ta część główna naszej dzisiejszej rozmowy. Natomiast chciałabym jeszcze wrócić do tego, że w sumie z tego, co Pan mówił, wynika, że problem nadciśnienia może, być, może dotyczyć Każdego w różnym wieku, czy bez zależności od płci, czy nawyków żywieniowych, czy strefy, w której żyje, prawda? Zgadza się, bo wiele czynników odpowiada za te zaburzenia biochemiczne. Stąd w medycynie środowiskowej ogromnie ważnym jest przeprowadzenie, przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w celu. Oceny potencjalnych źródeł zaburzeń biochemicznych, którymi są najczęściej obciążenia metalami ciężkimi, substancjami toksycznymi, jak pestycydy, przykładowo, nawet hormonalna terapia zastępcza, która może zaburzyć ciśnienie krwi. W związku z tym estrogen rozpatrywany jest nie tylko jako hormon, ale też co katalizuje produkcję estrogenu. I przykładowo ludzie, którzy mają zaburzenia na poziomie miedzi i cynku, co dzisiaj jest bardzo powszechnym zjawiskiem, mają problemy, ponieważ miedź kontroluje estrogen. Cynk z kolei kontroluje przeciwwagę dla estrogenu, hormon, jakim jest progesteron. I tutaj badania krwi nie mają praktycznie znaczenia. Trzeba określić, co katalizuje, co promuje, co inicjuje procesy wytwarzania tychże hormonów. I tutaj my mówimy o tablicy Mendelejewa, a przede wszystkim o minerałach, tak zwanych dobrych i złych. Cudzysłowia, oczywiście. No, właśnie, przeszliśmy od razu do tego, co tak naprawdę może być powodem nadciśnienia krwi, oczywiście tak. także licznych innych problemów. Tak, tak. Natomiast w kontekście nadciśnienia krwi, proszę mi powiedzieć, jak wygląda to stereotypowe leczenie? To, na czym w chwili obecnej borykający się z tym problemem się stykają? Otóż są takie badania, które opisane są w, w, w magazynie. Europejskim magazynie kardiologicznym, gdzie wyraźnie napisane jest i podawane są poziomy odpowiednio ciśnienia, i ciśnienie określane jest jako pierwotne to jest niby takie, które, którego nie zna się przyczyn. W medycynie środowiskowej znane są przyczyny zaburzeń biochemicznych. I w związku z tym, to ciśnienie pierwotne ma miejsce, ale trzeba zaznaczyć, że to pierwotne o tak zwanych nieznanych przyczynach w cudzysłowie dotyczy jedynie 5%. Zwyżki nadciśnienia, ciśnienia krwi dotyczące 95% przypadków mają konkretne podłoże. I w związku z tym trzeba się zastanowić, kim ja jestem. I co ciekawe, że ci kardiolodzy oficjalnie mówią, że bo podzielone to zostało na ciśnienie pierwotne, ciśnienie wtórne i tak dalej, nie będę w to wchodził. Jeśli ciśnienie jest na poziomie do 160 i nie przekraca 95 na liczniku, że tak powiem, ciśnieniem mierza, to wręcz są niewskazane leczenie. Farmakologiczne leczenie. Zalec z tego powodu, że tego typu leki one wywołują bardziej poważne skutki uboczne, aniżeli, dokładnie tak jest napisane, aniżeli samo nadciśnienie na tym poziomie, do tego poziomu. Oczywiście powyżej poziomu 160 nadciśnienie jest poważnym schorzeniem. I w związku z tym wskazana jest wizyta lekarza. Ale nie można standardowo przepisywać wszystkim leki do końca życia. Trzeba znaleźć przyczynę, która najczęściej leży w zaburzeniach na poziomie, jak ja to nazywam, tablicy Mendelejewa w organizmie czyli na poziomie minerałów toksycznych i tych tak zwanych dobrych. Czyli mamy problem. I musimy sprawdzić, jaki jest stan naszego organizmu, żeby tak. podjąć jakiekolwiek dalsze działania. Jest ten problem, tylko pytanie: jak, jak sprawdzić ten stan? Co jest najlepszym rozwiązaniem? Nie ma takiej możliwości, jeśli mówimy, że nerki, niefunkcjonalne nerki, czy nadnercza, które powodują stany zapalne, alergie i tak dalej, to wszystko to my wiemy. Że nerki mogą być, tarczyca może być i tak dalej. Ale co z kolei powoduje niefunkcjonalność tarczycy czy nerek, to już jest bardziej głęboka sprawa i tego badania krwi nie wykażą, ponieważ one są bardzo, że tak powiem, subiektywne. Ponieważ obraz krwi zmienia się z godziny na godzinę, w zależności czym będziemy oddychać. Czego się napijemy, co zjemy i tak dalej, w jakim środowisku żyjemy. Wyjedziemy do parku gdzieś i już nasz obraz krwi się zmieni. Niestety, jedynym, niestety, a może stety, jedynym sposobem na to, żeby określić, kim jesteś biochemicznie, biochemicznie żeby odnaleźć ewentualnie prawdziwe powody Twojego naciśnienia, bo nadciśnienie nie wolno kontrolować dlatego tylko, żeby kontrolować. Naciśnienie krwi może być również wskaźnikiem, że nowotwór się rozwija w organizmie. I trzeba dogłębnie sprawdzić, czego, mam, czego mi brakuje, czego mam za dużo, a to jedynie można sprawdzić na poziomie analizy tkanki miękkiej, jakiej są włosy. I to na przestrzeni kilkunastu miesięcy. Widać jak na dłoni całą tablicę Mendelejewa w człowieku. I tutaj ogromna jest ogromny postęp w medycynie profilaktyki, medycynie środowiskowej czy zintegrowanej, obojętnie jakby to zwał, żeby oceniać ludzi na poziomie komórkowym i niestandardowo przepisywać im jadłospis, suplementację. A indywidualnie, zgodnie do potrzeb. I to jest jedyna droga, żeby między innymi uporać się z nadciśnieniem krwi. Czyli, reasumując, podstawą do tego, żeby zadbać odpowiednio o swój organizm, jest dieta, jest suplementacja i są odpowiednie badania. Przede wszystkim zacznijmy od tego, kim jesteśmy. Na poziomie komórkowym. Potem, może nie tyle, yy, przepraszam, ale ja nie używam słowa dieta, ja używam słowa prawidłowe odżywianie się zgodnie z Twoimi metabolicznymi predyspozycjami. Każdy ma inne. Yy, i, I następnie odpowiednia suplementacja, żeby zobaczyć, czego Ci brakuje, czego masz za dużo. Uważam, że kpiną z medycyny z prawidłowego żywienia, z biochemii w ogóle ogólnie jest suplementacja w ciemno, co dzisiaj jest bardzo powszechne ludzi wapniem. Wapń sam w sobie może wywołać nie tylko miażdżyce, czyli zwapnienie tętnic, zmniejszyć ich elastyczność, ale może też wywołać osteoporozę i wywołuje. Jeśli w nadmiarze, w stosunku do innych minerałów. Dlatego też ważnym jest, żeby sprawdzić, z jakimi, wiedzieć, z jakimi innymi minerałami jest w, 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 w grupie wapń, w interakcji dziękuję i sprawdzić ich poziom. I od tego zaczynać powinno się prawdziwe leczenie, również nadciśnienia. Taka jest moja opinia. Dziękuję Panie Jerzy. Wszystkich, którzy chcą również dojść do sedna problemu, zapraszamy na stronę www.